Nie wiem, czy, czy, czy my żyjemy w cywilizowanym państwie, w sensie świeć w ogóle, czy to jest legalne? Jakby. O co chodzi z tą naklejką? Co to jest tak koko, kukuryku? Co jest? Ta naklejka jest naprawdę tak. Nie wiem, nie u Jezuska. No, jak to jest, że. Zium robi pewnego dnia. I wykupuje ją w ogóle trzy koła ludzi. Zobacz, znaczy trzy koła, nie, nie trzy tysiące, ale trzy tysiące sztuk se schodzą ziub. Nie ma. I potem dupa, 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 dupa. Nic się nie dzieje, jakoś się tam trzyma cenę. Nie? I nagle schodzi w ogóle na jakieś takie kwoty wręcz bym powiedział śmieszne, że trzeba tę naklejkę dokupować. I nagle wali tak, o normalnie przychodzi se ktoś i mówi: A se kupię, a co se mam, a! se kupię 600! A se kupię! A se kupię! A se kupię! I jak to ma... Jak to działa? Jest 1500 tych naklejek! AS I 3000 ich było przed chwilą. A! O co chodzi z tą naklej... To jest tak posrana pod... ...dzigi dik! I zlecenia, nie wiem, to są... ta. Community tej naklejki to są takie popierniczone diabongi. A tak mówią. A se kupię i co se i se kupił. Co se miał niego? A se kupi. Nie wiem, wahania na tej naklejce w ogóle wszędzie gdzie są. Ludzie kupują te naklejki po takich cenach, w takich ilościach. Co, co je? Cieszę się, że mam tych naklejek 2,5 tysiąca, To akurat. Się cieszę z tego powodu. Nic tylko czekać, aż znowu ona spadnie. Przecież jak ta naklejka jest za 80 groszy, to nic tylko cały majątek w nią władować. I to, no, że trochę żart. Pół żartem, pół serio to mówię. Ale no, do jasnego koguciego strzału. Co wy ode mnie chcecie? Jakieś Chińczyki pewnie. O, hehe, <laughs> Chińczyk.